Hej, witajcie, z tej strony Kinto. Dzisiaj sobie powiemy o przejściach Lens Flare. Pomijam ten temat, bo jest on może nie tyle co popularny, ale łatwy do zrobienia. I nie było zapytań, więc nie starałem się, aby go zrobić. No ale znaczy ten czas, że trzeba go pokazać, jak jest o przejściach teraz. Co poczułem? Potrzebowałem oczywiście na naszą Lens Flare, Light Leaks, Video Overlay, Overlays. To różnie się nazywa na ogólnie w sferze działania. Możecie sobie dać Free Lens Flare na YouTubie, macie masę, dacie sobie Free Overlays, macie masę, wpiszecie sobie Free, a to jest coś ciekawego, to sobie zostawię, bo to mnie zainteresowało, ale to sobie zostawię na potem. I teraz na przykład wpiszemy free, nie wiem, co możemy jeszcze, Light Leaks. I znowu mamy kolejny Light Leaks, akurat fajnie działa. Tak, po prostu sobie pobieracie co chcecie. I jak pobierzecie, wrzucacie sobie do Vegasa i mamy na przykład dwa klipy. Ja chcę, aby przejście z tego klipu do tego klipu zrobić Light Leaks, aby to nie było takie twarde cięcie, aby to było bardziej takie soft i przyjemne dla oka. Więc co robimy? Mamy teraz nasze dwa klipy. Nasuwamy na siebie tak na przykład na 10 sekund. Teraz mamy zwykły taki cross. Bierzemy sobie nasz Light Leaks. Wybieramy taki najjaśniejszy moment, to jest gdzieś ten. Dajemy go, aby on był mniej więcej na środku. Dajemy cross z lewej i z prawej, tak do tego przejścia, aby on nie był taki gwałtowny, aby on przyswajał jakby widza do nagłego takiego rozjaśnienia. Opacity możemy sobie zmniejszyć i wybrać tu efekt screen, aby go dodać. I teraz sobie odpalimy, to zobaczymy, jak on fajnie działa już. Nad ten opacity możemy zostawić normalnie. Jak on fajnie robi, jak on fajne przejście nam robi, takie delikatne przejście. I oczywiście tym możecie się bawić, możecie HSL Adjust i po prostu jakieś hue wybrać, na przykład zielone, saturację podbić, aby po prostu te przejście jak najlepiej dopasować do tego, co wasz widz widzi. Czyli jak tutaj na przykład widzimy trawnik, to fajnie, jakby te przejście było zielone, a nie białe, albo takie zielone z brązowym, bo to fajnie ze sobą jadło. Także to by było na tyle po prostu, to jest bardzo proste, to w sumie tutaj musicie się wykazać swoim researchem i poszukiwaniem Light Leaksów na internecie. I jak znajdziecie fajne leaksy, jak ja oczywiście, to wasze materiały będą coraz lepsze i coraz fajnie to będzie wyglądało, bo właśnie teraz pojawiła się moda w teledyskach i tak dalej, coraz częściej widzę właśnie leaksy, bo jest to proste, szybkie, a fajnie wygląda. Także dziękuję wam za oglądanie tego poradnika. Mam nadzieję, że czegoś fajnego, nowego się nauczyliście. No i trzymajcie się, do jutra.